uroczyste podsumowanie 14 edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Najpiękniejsza Palma Wielkanocna. Niestety zaplanowane obowiązki służbowe uniemożliwiają mi skorzystanie z zaproszenia. Organizacja niniejszego konkursu to nie tylko sposobność do popularyzacji tradycji ludowych związanych z Wielkanocą, ale także okazja do pobudzania kreatywności oraz pomysłowości dzieci i młodzieży, a w konsekwencji zaprezentowania zdolności uczestników konkursu poprzez przedstawienie efektownych plastycznych. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę powodzenia. Szczególne wyrazy uznania kierujemy w stronę laureatów konkursu. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wydarzenia, gratuluję podjętej inicjatywy oraz dziękuję za zaangażowanie włożone w przygotowanie przedsięwzięcia. Korzystając z okazji, przesyłam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na ten pełen radości czas Świąt Wielkiej Nocy. Życzę spokoju oraz wielu ciepłych chwil w gronie najbliższych oraz przyjaciół. Z wyrazami szacunku, Piotr Całubecki. Ja też, proszę Państwa, do tych życzeń się przyłączę. Nie będę już zabierać czasu. Oddaję głos Pani Ewie, głównej organizatorce, żebyście Państwo mogli odebrać swój nagrodę. Wszystkiego najlepszego. Teraz zapraszam uczniów klasy pierwszej C, którzy zaprezentują wiersz Pierwiosnek. Nagrodźmy ich brawami, żeby do nas Władysław Broniewski, Pierwiosnek. Jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze strumyk lodem ścięty, a pierwiosnek już na brzegu wyrósł śliczny, uśmiechnięty. Witaj, witaj, kwiatku biały, główkę jasną zwróć do słonka, już bociany przyleciały. W niebie słychać śpiew skowronka. Stare wierzby nachyliły miękkie bazie ponad kwiatkiem. Pierwiosna, powiedz mi, żebyś nie widział jej przypadkiem. Lecz on widać milczeć wolał, o czym myślał, któż to zgadnie. Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, szepnął cicho. Państwa, bo Pani Dyrektor już wspomniała, że bardzo dużo palm, ja tutaj dokładnie mam dane, napłynęło ich aż 542 z 49 szkół województwa naszego. Palmy naprawdę są przepiękne, po prostu brak słów, żeby wyrazić to, jakie one są, ile pracy zostało włożone. Też na pewno kosztowne były, bo dużo różnych materiałów. Także naprawdę tutaj jestem pełna podziwu i uznania dla wszystkich, tak? Dzieciaczków dla Was, ale też dla Waszych nauczycieli i dla Waszych rodziców, bo wiem doskonale, że to nie tylko Wasza praca, ale całych rodzin. Także dziękuję tutaj bardzo za zaangażowanie. A o tym, jak trudno było wybrać najpiękniejsze palmy i czym się kierowali jurorzy, powie nam Pani Ania. Zapraszamy przewodniczącą jury. Byłyśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem takiej dbałości o każdy szczegół. Bardzo nas cieszy też to, że wykorzystywane były różnego rodzaju naturalne materiały, takie jak papier, bibuły, jakieś takie elementy naturalne z roślin. Także chciałam też powiedzieć, że bardzo też nas cieszy to, że przy dwóch w sumie nagrodzonych palmach zauważyłyśmy takie kompletne odejście od schematu. Także wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. Gratuluję nagrodzonym, wyróżnionym wszystkim uczestnikom i życzę w przyszłości również twórczych działań. Dziękuję. Serdecznie też dziękujemy za to, na co najbardziej czekają dzieci, czyli za zasponsorowanie nagród. Dziękujemy Urzędowi Miasta Torunia. Brawami wielkimi dziękujemy. Zapraszamy uczniów klas drugich, którzy zaprezentują taniec z palmami. Thank you.
dzieci. Chcieliśmy bardzo podziękować nauczycielom i zapraszamy panią wicedyrektor o pomoc we wręczaniu podziękowań. Pani Justyny Czaplińskiej, nauczycielki zespołu szkół w Radomicach. Podziękowanie dla pani Elżbiety Sowińskiej, nauczycielki szkoły podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Piosenki o świętach wielkanocnych. Rany, rany poniedziałek, mokra kasia, mokry Janek, chłopcy pędzą sikawkami, biegną tak za dziewczynkami, chłopcy pędzą sikawkami, biegną tak za dziewczynkami. Bo już to święta, święta wielkanocne, ciągle szpisanki, baranki, zajączki. Jest tata, mama i młodsza siostrzyczka, wszyscy zerkają razem do koszyczka. Bo już to święta, święta wielkanocne, są też szpisanki, baranki, zajączki. Jest tata, mama i młodsza siostrzyczka, wszyscy zerkają razem do koszyczka. Chciałam przypomnieć, że zgodnie z regulaminem wszystkie palme przechodzą na własność organizatora. I proszę państwa, tuż po wręczeniu tych nagród rozpoczynamy kiermasz palm wielkanocnych i w tym roku pieniążki przekazujemy na hospicjum dla dzieci Nadzieja. Także myślę, że bardzo dobry uczynek każdy zrobi, jeżeli kupi jedną palmę. Tym bardziej, że w tym roku nie wiadomo, czy tylko 3 dni na tą sprzedaż nie zostaną, bo nie wiadomo, jak będzie niestety ze strajkiem w szkołach. Proszę państwa, mamy 3 nagrody specjalne. Grand Prix zdobyła Oliwia Szlągiewicz ze Szkoły Podstawowej w Radomicach. Zapraszamy. Uwaga, nagrodę zdobywa Wiktor Kowalski ze Szkoły Zespołu Szkół w Radomicach. Zapraszamy. Patrycja Jankowska z Zespołu Szkół w Grabkowie. I Weronika Rogozińska ze Świetlicy Świętego Franciszka w Toruniu.